Cześć, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World i dzisiaj chcę wam pokazać, jak wykonać osiągnięcie Czas w powietrzu. Zmierzam właśnie na wyścig Rosewood and Lions, na którym to wyjedziemy sobie poza mapkę. Pokażę wam dwa sposoby na nabicie tego czasu. Do jednego sposobu będziemy potrzebowali jakiegoś znajomego. A do drugiego sposobu nie będziemy potrzebowali absolutnie nikogo. Więc najpierw potrzebujemy sprawdzić. Najpierw po prostu sobie sprawdzimy pierwszy sposób. To jest właściwie prosta sprawa. Jak widzieliście przed chwilą, wyjechałem sobie poza mapkę w ten sposób. Jeśli nie wiecie, jak to zrobiłem, możecie sobie oczywiście przewinąć do tyłu. Musimy się trzymać blisko ściany, a potem mocno skręcić w prawo, tak żeby sobie wyjechać poza mapkę i teraz jedziemy sobie totalnie jakby w dowolnej jeździe, z tym, że jesteśmy na wyścigu. Nie musimy się obawiać także tych przeciwników, z którymi teraz współzawodniczymy w trybie single player. Ponieważ oni nawet jak dojadą do mety, to i tak nie będzie się nam liczył czas do końca wyścigu. Czyli możemy sobie bez skrępowania jeździć po całej mapie Need for Speed World, również na wyścigach prywatnych, także razem ze znajomymi. A to nam daje możliwość wyskakiwania sobie po wszelkich możliwych wyskoczniach na całej mapie. Także, o, na przykład tutaj, hop, hop. Możemy także wziąć bardzo lekki samochód, powiedzmy Lotus Elise czy Caterham. I na przykład inny kolega, z którym będziemy sobie tutaj jeździć po całej mapce, będzie nas na molochu gdzieś tam wyrzucał w powietrze. Na przykład staniemy sobie tutaj Caterhamem, a inny koleś będzie miał, powiedzmy, nie wiem, tam Bentleya Continentala wersję moloch. I będzie nas po prostu wyrzucał w powietrze w którymś tam miejscu. Ja powiem wam, że kiedyś się w to bawiłem z kolegą i nabiłem mu z dobre 3 minuty po zabawie takiej 40-minutowej na wyścigu. Także nie wiem, czy to jest zbytnio opłacalne. Poza tym, jeśli chcemy naprawdę sami nabić ten czas, to znam dużo lepszy sposób, ale jeśli chcemy się zabawić z kolegą, ten sposób jest również fajny. Więc wychodzimy z wyścigu. Widzicie, ci gracze sobie tutaj ukończyli ten wyścig teraz. Nie nalicza mi się tu żaden czas do końca wyścigu, także możemy sobie bez skrępowania jeździć tutaj. Wchodzę z wyścigu, nie ma sensu dojeżdżać na początek Rosewood and Lions, jak widzicie, jest to spory kawałek. Więc zacznijmy sobie następny single player. Tym razem jedziemy zgodnie z wyścigiem, bo mam zamiar go ukończyć. Aha! Żeby wykonać... O kurde, co jest? Żeby wykonać to osiągnięcie podczas wyścigu, wcale nie musimy go kończyć nawet. Ale ja sobie go zakończę. Tak profilaktycznie. Więc na przykład możemy sobie skakać po całej mapce, tak jak wam przed chwilą pokazałem. Wcale nie musimy dojeżdżać do tego wyścigu i go ukończać. Możecie także tego buga używać do innych różnych celów. Powiedzmy do, nie wiem, genialnego, policja czy złodziej. Takie tam pierdoły. Ponieważ tutaj są wykrywane kolizje, prawda? Więc w wyścigu możecie się zabawić gdzieś tam znajomym, goniąc się po całej mapce. To tylko moja taka sugestia. Ale chcę wam pokazać teraz właśnie jednego buga, dzięki któremu będziemy mogli łatwo nabić osiągnięcie czas w powietrzu. Bo musimy nabić tam, żeby go wymaksować, trzeba mieć chyba godzinę, no tak, godzinę trzeba spędzić w powietrzu w Need for Speed World. Na takich jakichś drobnych wyścigach jest przewidziane takie wyścigi, po prostu jakieś tam hopki. Wykonywa się jak tutaj, taką drobną hopkę. Nabiło się tam, nie wiem, 2-3 sekundy. No tam, nie, chyba z 1,5 sekundy w powietrzu, albo jak tutaj. I to wszystko jest potem sumowane w jeden czas i tyle. Chyba nikt nie pomyślał, że to może być w jednym wyścigu, że spędzimy godzinę w powietrzu. Okej, okay. I robimy takie coś. O kurde, nie udało się. Znaczy, cała sprawa polega na tym, żeby trafić w kant tego filara tutaj.
musi być w kant, żeby tył naszego samochodu się podniósł. Może uda mi się to zaraz szybko wykonać. No i dobrze, postanowiłem jednak zmienić samochód na Chevroleta El Camino SS. Jest to wersja niebieski moloch, która kiedyś była dostępna za IGC w cenie 30 tysięcy IGC kas. No i tym powinno mi już tutaj ładnie wskoczyć. Ach, chodź tu, chodź tu. Jest! No i co, jesteśmy tutaj na górze. W jeździe dowolnej również możemy sobie tutaj wskoczyć, możemy. Pokazywałem już zresztą tego buga w innym moim filmiku odnośnie poradnika na pościgi. I teraz robimy taką rzecz. Jak widzicie, nasz samochód skacze. I jak się tak odbija, będąc w powietrzu, nabija się nam też czas spędzony w powietrzu. Możemy sobie tak skakać. Można oczywiście samochód tak zostawić w jednym miejscu, on będzie sobie tam skakał, ale widzicie, nie jest to zbyt stabilne, prawda? Więc po jakimś czasie, jak sobie ten samochód tak poskacze, wraca do pozycji tej właśnie. I w ten sposób możecie sobie łatwo nabić czas. Ja już to dawno wykonałem. Nie wiem, tak spędzając w tym wyścigu i skacząc sobie w ten sposób, powiedzmy, z pół godziny, można nabić z dobre 10 minut, a nawet więcej, jak ktoś się postara, tego czasu spędzonego w powietrzu. Także, no, na pewno dużo szybciej nabijecie czas w powietrzu w ten sposób niż normalnie. Także macie tutaj dwa sposoby na nabicie czasu w powietrzu. Myślę, że teraz wykonacie go dużo szybciej. Oczywiście pojawi się więcej takich poradników na wykonywanie osiągnięć tych, które możemy wykonać sobie nie po prostu wydając boostów, ale również te boostowe też. Zobaczymy jeszcze, jak to sobie rozplanuję. Kończymy wyścig, oczywiście nie musimy go kończyć, żeby wykonywać to osiągnięcie. Ja już mam je wykonane, także mi się tutaj nic nie wyświetli. No cóż. To by chyba było tyle i zapraszam do mnie po więcej tego typu poradników i nie tylko. I żegnam się z wami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!